No był mały, co fakt, to fakt. I pewnie chciał zrekompensować swój niski wzrost dużą kasą i próbował od małego dziecka, ale dopiero udało mu się wtedy, kiedy został celnikiem. Może w niezbyt chlubny sposób, ale efekty były zadowalające. Osiągnął przymuszony, ale szacunek. Śmiem twierdzić, że Zacheusz tak samo potraktował Jezusa. Że chciał zostać zauważony, a przecież w tłumie niczym się nie wyróżniał. Jezus nie znał jego dochodów, więc wdrapał się na drzewo. I co ciekawe, Jezus go tutaj niesamowicie zaskoczył, że chociaż nie patrzył w tamtym kierunku, to go na tym drzewie dostrzegł. I co przez to pokazuje? Że Bóg dostrzega wszystkich i nie musisz się nie wiadomo jak starać, aby On ciebie zobaczył. Jeśli ty będziesz miał w sobie pragnienie serca i będziesz ku Niemu wychodził, to On jeszcze wybiegnie tobie na spotkanie, bo będzie widział tę otwartość serca, to pragnienie, aby być z Nim, aby z Nim porozmawiać. Skorzystaj z tego i nie sil się na jakieś dziwne rzeczy, żeby zaskakiwać Boga, być przez Niego zauważonym. Nie, wystarczy dobre, otwarte serce.